Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy modyfikować tą przetwornicę, żeby z niej zrobić przetwornicę uniwersalną, jak i do samochodu, tak i do systemów fotowoltaicznych. Czyli po prostu będziemy robić wcinkę, tam gdzie jest akumulator, wrzucimy kable, wrzucimy sobie wtyczki i ewentualnie później sobie zrobimy jeszcze krokodylce, żeby do akumulatora się bezpośrednio podłączyć i zrobimy analizę tego, co będzie na wyjściu, bo ten UPS daje sinus modyfikowany. Mam drugi UPS, który daje pełny sinus, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wykresie. Więc co, lecimy z tematem, ja se tu ogarnę i lecimy. A więc wszystko mam przygotowane, UPS jest odpalony. Miernik mi piszczy, że już ma dźwigienkę, znaczy wyłącznik przekręcony. 8,37 i mamy tak, na wykresie mamy sinus modyfikowany, udało się ładnie to wszczelić, że nie tańczy, ale widać, że jakieś zakłócenia się pojawiają na górze, na dole, no i ten sinus jest zniekształcony, bo tego typu trafa go nie lubią. Mamy 50 Hz z sieci i mamy wypełnienie też 50%, tak jak jest w sieci. Ale, my potrzebujemy do większości aplikacji pełny ładny sinus, co to nie daje nam, więc trafo się robi ciepłe. UPS się nadaje do takich elektronicznych obciążeń, jak jakieś ładowarki i tym dalej, i tym podobne, do transformatorów się nie nadaje. Do indukcyjnych obciążeń się to nie nadaje, ale do takich ładowarek, które i tak prostują prąd zmienny z sieci, się to będzie nadawało. Więc wiemy, jak wygląda teraz sinus z transformatora, wiemy, jakie jest zasilanie, napięcie. Bierzemy się za modernizację UPS-a. Pierwszym krokiem, żeby pracować w miarę bezpiecznie, wyciągniemy sobie baterię. Jest to akurat fajnie rozwiązane. Jakby ktoś był zainteresowany, jak dokładnie ten UPS zbudowany jest, to podlinkuję film, który bardzo łatwo i ładnie to tłumaczy, niestety w języku angielskim. Więc co, lecimy z tematem. Mam tutaj naszykowaną wkrętarę i odkręcimy śrubeczki. Już go kiedyś rozbierałem, ale to jest kolejny raz. Niestety tak to jest z używkami, że czasem trzeba naprawiać albo coś poprawiać. I tak też było z tym w tym wypadku. Troszkę gruzu się w środku znajdzie, jak to zawsze przy używkach. I teraz muszę sobie przypomnieć, jak to się rozbierało, bo szczerze nie pamiętam do końca. Instruktaż miałem robiony, jak to się mówi, w takcie. Widać, syf z piwnicy tutaj jest. Tu gdzieś coś trzyma, ale tutaj już śrubek nigdzie nie widzę. Więc muszę przypomnieć, jak to się wyciągało. Chyba to się po prostu... O właśnie. Tak otwierało. I tak. To musimy sobie jakoś tutaj pociągnąć. To są dwie grube żyły, batery minus i tu będzie gdzieś batery plus. To jest batery plus. I sobie to wyciągniemy. Przez co mamy to wolne. I to nas interesuje. I teraz tak. Musimy się gdzieś tu wtarabanić z kablami. Konkretne bezpieczniki są, ale
Teraz mnie to tak średnio interesuje. Teraz tak, chciałbym tą taśmę jeszcze ściągnąć. I chyba będzie trzeba to pościągać. Pyk. No i tu mamy diody i przycisk. Widać, że to w piwnicy działało. I teraz tak. Muszę uwolnić płytę. Ale to za bardzo nie chcę. Muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło. Tu jeszcze coś trzyma. Tu, tu. I poszło. Okay. No, chodź. Widać, że tu się coś grzało. Od razu zrobimy małą inspekcję, co się tutaj działo. To na bok. Pyk. Tak. Ze strony sieci mamy 1-amperowy bezpiecznik. Tutaj. Co tu się nam grzało? To będzie raczej sekcja prostowania do ładowania akumulatora. Z tyłu tutaj coś widać, że się działo. Tu coś się mocno grzeje. Jakiś półprzewodnik. No dobra. Teraz musimy wykombinować, jak się gdzie tutaj wczepić, żeby było dobrze. Bo tutaj jest jeden pin i drugi jest, teraz muszę przypomnieć, battery minus. To jest ten. Gdzieś tu musimy się wpiąć. Tutaj też, jakbyście widzieli, tu jest minus. I tą, do tej ścieżki możemy się wtopić, ale tutaj to troszeczkę poprawię, bo syny nie nalali. Te wszędzie nalali, tutaj nie nalali. Tu jest minus, więc sobie zaraz gdzieś zaznaczymy. Sobie sięgnę po markera. Mamy markera. Zaznaczymy sobie, że tu ma być minus. I sobie zaznaczymy, że tu koło bezpieczników ma być plus. Tak, żebyście widzieli. Tu mamy plus. Tu mamy minus. I musimy się gdzieś tu wciąć. Tutaj może się wetnę między bezpieczniki. Jest dużo miejsca. Powinno być git. Jedynie się boję, że będzie problem z zamknięciem tego w całości, ale nie powinno być większych problemów. Chwileczka minęła. Tak przyglądałem się elementom. I ten kondensator, jakby tak popatrzyliście, wygląda, jakby był już pomału wybrzuszony. Więc zdemontujemy go. I zobaczymy, czy ma nominalną pojemność, bo coś mi się wydaje, że on zaczyna umierać. A nie po to będę to robił, żeby mi zaraz cały UPS umarł. No i później będziemy musieli się zastanowić, jak już to będzie całe, rozkopane i zmodernizowane. Jak zrobić tutaj chłodzenie do tego, bo zazwyczaj UPS-y mają chłodzenie. Dlatego tak myślę, że tutaj zdemontujemy sobie tą płytkę. To są telefoniczne zabezpieczenia. Tutaj są warystory nawalone, te czerwone, pomarańczowe. I to po prostu wywalimy, tą płytkę. Tutaj to wytniemy, stąd wywalimy tak samo. Sobie zmierzę tego kondensatora zaraz. Zaraz go wymierzymy, lutujemy. A przy lutowaniu od razu sobie tutaj to poprawimy. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tutaj chyba nic się nie dzieje. Ewentualnie poskładamy to. I będziemy badać kamerą termowizyjną, jak to się sprawdza. Bo będzie trzeba może zrobić jakieś modyfikacje jeszcze. Ale to wyjdzie w praniu. Więc na razie biorę się za, weźmiemy się za odlutowanie kondensatora.
i sprawdzimy jego pojemność. A więc przygotowane mamy wszystko. UPS już jest odpalony. Mamy tutaj 8,4 V. Tu już mam zatrzymany wykres, ale puścimy, żeby leciał. Tylko kaś mi to tutaj uciekło. No,